W filmiku pokażę różne wersje Marii, ponieważ sama nie mogę się zdecydować, która mi się najbardziej podoba, czy z płaszczem, czy bez płaszcza, czy w niebieskim, czy w białym, czy z włosami takimi z nitek. Tu jest wersja pierwsza z taką chustą prostą i z takimi pojedynczymi lokami, robiona z wełny, z bawełny. Tutaj podobna chusta, ale z płaszczem, robiona z tej drugiej włóczki, o której wspomnę, z mikrofibry Alizetiva. Tu wersja z jaśniejszymi włosami, z troszkę inną chustą. Drugą wersję chusty też pokażę, jak taką wersję chusty zrobić. To moja najstarsza wersja, którą potem już nie robiłam, bo jednak te loki wydawały mi się trochę, ta fryzura zbyt frywolna dla Maryi, ale też wspomnę, jak taką wersję zrobić w moim filmiku. No i sama nie wiem, czy z płaszczem, czy bez płaszcza, czy ciemne włosy, czy jasne włosy. Trudno mi się zdecydować. Włóczki. Tak jak poprzednio, możemy użyć Nahed Camila w odcieniach jakichś błękitnych. Mi ten odcień się bardzo spodobał do koloru twarzy. Jest on taki bardziej trochę różowawy. Numerki podam za chwilę. Pokażę też inną włóczkę. Próbowałam ostatnio robić włóczki z mikrofibry Alizetiva, gdyż Silk Effect, ona oczywiście ma taki połysk jak ta maceryzowana bawełna, jest dużo cięższa, więc troszkę trzeba będzie robić więcej rzędu i więcej oczek, ja dokładnie powiem w trakcie filmiku, ale efekt myślałam, że będzie taki bardziej delikatny. Rzeczywiście, jeżeli ręce robiłam taką samą ilością oczek, to te rączki są delikatniejsze niż te. Tutaj twarz, to jest zrobiona Matka Boska z Alizetiva. Jak ktoś chciałby wypróbować tą włóczkę Alizetiva, bo jest jej tutaj 100 gram, nie tak jak bawełnie 50, jest troszkę wydajniejsza i troszkę korzystniejsza cenowo, to też podam akuratnie te kolory, których ja używałam. Oprócz włóczki oczywiście koraliki albo bezpieczne oczka, rozmiar 5-6 mm. Ja używałam szydełka 2,5, czasami używałam szydełka 3. Oczywiście wypełnienie, silikonowa kulka, nożyczki, klej na gorąco, nitki, igły i jeszcze, jeżeli ktoś chce umocnić rączki, żeby je można było uformować, kreatywny drucik. To chyba wszystko. Tak samo mamy do 11 rzędu. Różnica zaczyna się dopiero tutaj, w 12 rzędzie, gdyż będę zmniejszała przez 3 rzędy, a nie przez 2, jak u pasterza i Józefa, czyli w 12 rządku robię pół słupek i zmniejszenie i tak przez cały rząd, czyli będę 10 razy zmniejszać i pod koniec rzędu będę miała już 20 półsłupków. Pół słupek i zmniejszenie. Pół słupek normalny i zmniejszenie. Kończę oczkiem ścisłym, podnoszę się oczkiem łańcuszka, gdyż tego łączenia nie będzie widać, głowa będzie tutaj zakryta chustą. I już teraz warto, jeżeli ktoś wybrał opcję z bezpiecznymi oczkami, to już teraz warto te oczka sobie włożyć. Wbijamy się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, między 9 a 10 rzędem, tak mniej więcej
żeby to łączenie było z tyłu. I między oczami 3, raz, dwa, trzy albo cztery półsłupki odstępu. To już zależy, jak kto woli. I wbijamy drugie oczko. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdzieś w tym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Między dziewiątym a dziesiątym. Można sobie to miejsce tutaj szydełkiem powiększyć. Ja mam akurat tak 3,5. Będzie dobrze. Pół słupków odstępu. I zabezpieczam oczy. O. I 13 rząd. Tym razem będę chciała zmniejszyć o 5 półsłupków, czyli z 20 zrobić 15. Będę zmniejszała w co trzecim półsłupku, czyli raz, jeszcze raz, podnoszę się oczkiem łańcuszka, raz, dwa i teraz się zmniejsza. Raz, dwa i zmniejszenie. I tak do końca rzędu. Pod koniec rzędu będę miała już 15 półsłupków. I już teraz warto wypełnić sobie troszkę tą głowę. Tykujące końcówki tak troszkę tutaj wydzielić od siebie. Jeszcze potem troszkę dopełnię, ale już tak trochę jest. No i w 14 rzędzie znowu będę chciała o 5 półsłupków zmniejszyć. W związku z tym podniosłam się oczkiem łańcuszka. Pierwszy półsłupek normalnie, a potem zmniejszam. Czyli w co drugim półsłupku będę zmniejszać. Drugi, trzeci półsłupek zmniejszam. Normalny półsłupek i zmniejszam. I tak do końca rzędu. I będę już miała 10 półsłupków pod koniec. I mam już 10 półsłupków. Teraz kolejne dwa rzędy będę robiła 10 półsłupków. Każdy półsłupek będę się wbijała bez żadnego zmniejszania, dodawania. Czyli 10 półsłupków, dwa rzędy. Tworzymy taką szyję. Głowa skończona. Dopchnęłam jeszcze silikonową kulką. Jak już wspominałam, próbowałam też robić moją postać z Divy, Alizę Diva. I tu próbowałam, zrobiłam, jako że to jest dużo cięższa nitka, próbowałam zrobić 30 na 36 półsłupków szerokość, ale robiłam mniejszym szydełkiem, rozmiar 2, mimo wszystko ona wyszła mniejsza, mimo że jest tutaj więcej półsłupków. Potem spróbowałam zrobić jeszcze raz, ale już normalnie szydełkiem 2,5 i wyszło mi mniej więcej porównywalna wielkość. To jest robione wełną bawełną na 30 półsłupków, to jest na szerokość 36 półsłupków. Dokładnie jak się robi tą wełną i tą wełną głowę za chwileczkę pokażę. Czas na tunikę. Zacznę identycznie jak u Józefa, czyli podwoję ilość moich półsłupków. Miałam 10, czyli teraz jak 10 razy powiększę w pierwszym rzędzie, to w przypadku bawełny z 10 mi się zrobi dwa razy w to samo oczko. W każdym oczku tutaj powiększam i będę miała 20 półsłupków. W przypadku Divy, jak miałam 12 na końcu, to będę miała 24. Czyli jeżeli chodzi o bawełnę, mam 20 półsłupków, a w 25 rzędzie będę chciała mieć 30 półsłupków, to mniej więcej równomiernie co czwartym rzędzie dodam z dwóch stron po jednym oczku, czyli czwartym,
piątym rzędzie będę miała 22, w dziewiątym 24, aż dojdę do 30 i wtedy tak już na taką wysokość, jaka mi jest potrzebna, zakończę dół. Jeżeli chodzi o diwę, to mam 24 półsłupki, a będę chciała mieć 36 półsłupków. Zrobię 28 rzędów, gdyż jest to trochę cięższa włóczka, więc 6 razy co czwarty rząd powiększę. Czyli doszłam teraz już do piątego rzędu. Jako, że ten tył będzie niewidoczny, kończę oczkiem ścisłym, podnoszę się oczkiem łańcuszka i to jest ten rząd, gdzie będę dodawać. Czyli z dwóch stron, i z lewej, i z prawej strony, zrobię powiększenie. Mniej więcej patrzę, gdzie jest połowa. Jeżeli dodamy rządek wcześniej czy rządek później, ominiemy jakieś dodawanie, nie szkodzi, to tak mniej więcej chodzi o to, żeby równomiernie ta tunika się powiększała. Tu było dodane, czyli dwa razy wbijam się w to samo oczko, zrobię to samo z drugiej strony i tak potem w dziewiątym i tak co czwarty rząd. Spotkamy się już pod koniec tuniki. 21 rządków zrobione, mam już 30 półsłupków, włożyłam trochę wypełnienia i teraz będę chciała sobie zrobić jeden rządek innym kolorem, żeby taki paseczek był na dole, więc jeżeli kto ma ochotę, to może sobie teraz dołączyć inny kolor, tamtą nitkę zostawiam, bo zaraz do niej wrócę i zrobię 30 półsłupków typu V. O półsłupkach typu V mówiłam w przysyłkowych początkach. One troszkę ładniej będzie ta linia wyglądała niż półsłupki X, czyli nitka nad, bardziej wypełnią tą przestrzeń. I potem po tych 30 półsłupkach myślę jeszcze zrobić, to już jest 22 rząd, 2-3 rządki kolorem pierwotnym. 24 rządki zrobiłam, 25 już nie robiłam, bo stwierdziłam, że nie wystarczy, to już kto jak chce. Obcięłam nitkę, gdyż będę chciała przyłączać podstawkę tym ciemniejszym kolorem. Podstawkę, tak jak tutaj, robimy do 30 półsłupków, czyli 6, 12, 18, 24, 30. W przypadku diwy jeszcze jeden rządek do 36. Zakańczamy, podklejamy jakimś plastikiem i za chwileczkę będę tu przyłączać już tym ciemniejszym kolorem, tylko dopchnę jeszcze trochę wypełnienia. Oko łańcuszka początkowe zrobione, wbijam się półsłupek od tuniki w jakimkolwiek miejscu, najlepiej z tyłu. Półsłupek podstawki i przeciągnę moje chyba trochę za dużo wypełnienia sobie teraz dałam, utrudniłam sobie. Ok, może trochę wyjmę, później dołożę. I teraz będę dookoła, tak jak zawsze, robić półsłupki, wbijając się w półsłupek tuniki, półsłupek podstawki. Zaczynam od czymś ścisłym. Wbijam się w półsłupek tu i robimy półsłupki dookoła tuniki. Pod koniec jeszcze przez taką niewielką szparę dopchnę trochę wypełnienia i zakończę już rząd. Ręce takie same jak u pasterza, więc odeślę do linku, gdzie dokładnie pokazywałam, jakie robiłam. Jedyna modyfikacja, że tutaj dołożyłam drugi kolor, czyli po 6 półsłupkach w kolorze ciała powiększyłam się na 12, potem na 15, zrobiłam za tylną nitką 15. Jestem na tym mniej więcej etapie. I teraz jeden rządek zrobiłam innym kolorem. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może tak zrobić jak ja. Wbiłam się nowym kolorem,
Tamtego nie obcinam, zostawiam, zaraz do niego wrócę. Nitka nad szydełkiem. Zrobię tak do końca. Zamknę okiem łańcuszka i wracam do mojej nitki w kolorze tamtym. I będę już robiła do końca, identycznie jak u pasterza, czyli w każdym rządku będę zmniejszać, omijając pierwszy półsłupek, aż dojdę do 8 rządków i wtedy już na taką długość, na jaką potrzebuję, zrobię tą rękę i zakończę. W moim przypadku tutaj mam pierwszy rząd przed tym ciemnym kolorem, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Ja zrobiłam 11 rządków nad tą tylnią nitką. 11 rządków nad tą tylnią nitką zrobione, 8 półsłupków mam na końcu. Zakończyłam, można sobie trochę tą nitkę dłuższą zostawić, żeby przyszyć, albo kto będzie chciał przykleić, to nie musi mieć takiej dłuższej nitki. I wbijam się tutaj za to tylne oczko, żeby zrobić krawędź. Ja tym razem będę chciała zrobić ją troszkę tym ciemniejszym kolorem, żeby takie dwa paseczki mieć na dole sukni, rękawo sukni. I dookoła zrobię, zakończę, włożę tutaj kreatywny drucik, nitką zakończę tą końcówkę i rączki będą już czekały na przeszycie. Chowam wszystkie niteczki do środka. Kreatywny drucik przygotowany, zaraz go tam włożę, zakończę. Jeszcze jedna. Oczywkę zabezpieczę, żeby nie była ostra. Zwykle. Zakończam teraz nitką, nabierając tak jak zawsze przednie nitki 8 półsłupków i zaciągnę. Czyli przednie nitki raz, dwa, jeszcze sobie przeszyję kilka razy. Tą nitką przyczepię rękę do środka, tutaj pod szyję. Tak samo zrobię z drugą ręką. Można przyszyć rączki, a kto ma, tak jak ja, dzień lenia, można użyć kleju na gorąco. Oczki można, tak jak u Józefa, oprzeć taką na dole jasną nitką, górę ciemną. Troszkę można te koniuszki wciągnąć do tyłu. Dobrze, jak ktoś tam chce. Albo można zostawić koraliki i przyszyć tylko brwi i rzęs. Czarną albo ciemnobrązową muliną, nie za grubą. Zatyczkę od bezpiecznych oczek, więc muszę nie za głęboko się wbijać.
i brwi. I podnoszę się dwa słupki do góry. Raz, dwa. Teraz jeszcze poprawiam. I tak dwa słupki. Tak jak komu wygodnie, czy prosto, czy troszkę tak do góry. I z drugiej strony to samo. Delikatny nosek na szerokość poniżej, jeden rząd poniżej oczu, szerokość 1,5 stópka. Bardzo delikatny, dokładnie na środku. Można mieć delikatne usteczka, ale nie jest to konieczne. To jak kto chce, za każdym razem choć to inaczej. Tym cały urok. Kto wybrałby wersję z płaszczem, musiałby robić rączki w kolorze płaszcza. I ten płaszcz w przypadku Divy rozpoczęłam od 30 oczek łańcuszka. I potem co czwartym rzędzie zmniejszałam, aż doszłam do 16 półsłupków. Zakończyłam, obrobiłam półsłupkiem. Tak to by wyglądało w wersji z płaszczem. Płaszcze przyklejam klejem na gorąco. I dopiero teraz po tym płaszczyku przyszyję lub przykleję ręce. I teraz, czy taka wersja chusty, czy taka wersja chusty, to już pozostawiam wyborowi waszym. Zaczynam od podwójnego łańcuszka. Łańcuszek zrobię troszkę większym szydełkiem niż normalnie. Będę robiła tu wziął szydełko 3, żeby było mi się łatwiej potem w te pętelki wbić. Robię nie za ściśle. Ja zrobię 25 plus 1, czyli 26 oczek łańcuszka, ale każdy będzie mógł sobie zrobić na taką długość, na jaką chciałby mieć tą chustę. Zaraz pokażę. 26 oczek podwójnych zrobionych. Przechodzę na mniejsze szydełko. Będę robiła metodą w tą i z powrotem, więc będę robiła teraz półsłupki typu V. Podnoszę się zwykłym oczkiem łańcuszka do następnego rzędu i wbijam i nad szydełkiem nitka, i nad szydełkiem nitka. I przerabiam 25 oczek, czyli 25 półsłupków V. I jeszcze mi jedno oczko powinno zostać, to 26. Spotkamy się pod koniec, jak już przerobię 25 półsłupków. Doszłam do przedostatniego oczka, zostało mi tylko jeszcze jedno. U mnie to było 25, każdy będzie miał tyle, ile potrzebuje. I zasada jest taka, że jeżeli tu miałam 25 oczek łańcuszka, tu jest to jedno, to jak tu przerabiam 25, tu będę musiała zrobić półkole. Czyli najpierw z jednego zrobię 3, raz, dwa, 3 i wrócę tą drugą stronę 25. Na tej drugiej stronie też są dwie nitki, gdyż robiłam troszkę mniejsze, ale są, więc będzie mi łatwiej się wbić niż normalnym łańcuszku. Wrócę z powrotem 25 do tego miejsca i tu w tych trzech oczkach podwoję, tak jak robiłam to w kółku, czyli z trzech zrobię 6. Wrócę znowu 25, podniosę się oczkiem łańcuszka do następnego, dojdę do tego miejsca i tym razem zrobię półsłupek i podwojenie, półsłupek
dodanie, półsłupek dodanie, wrócę i podniosę się oczkiem łańcuszka do następnego rzędu i po przerobieniu tych 25 oczek będę teraz robiła dwa półsłupki, dodam, dwa półsłupki, dodam, dwa półsłupki, dodam. Czyli to jest pierwszy rząd po łańcuszku, drugi, trzeci, cztery rzędy tak przerobimy. Zaczynamy. Wbijam się i robię pierwszy półsłupek w tym oczku. W tym samym oczku robię drugi półsłupek i trzeci półsłupek. Mam trzy półsłupki w jednym oczku. I teraz już tylko wracam z powrotem do końca. Półsłupkami. Spotkamy się, zrobię do końca i spotkamy się może pod koniec tego rzędu. Doszłam do końca. Można sobie zaznaczyć ostatni, ten 25 półsłupek z tej strony, czyli tutaj między tymi półsłupkami powinny być trzy oczka, żeby tak nie trzeba było liczyć, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie się rozpocznie to półkole. Ja tu użyłam takiej resztek muliny metalizowanej, którą polecam dla osób, które będą chciały robić ze mną trzech króli, bo takie właśnie nitki bardzo się nam przydadzą. O, takie, tego typu. Już można sobie gdzieś szukać i zakupić w pasmanteriach. I teraz tak, wracam do tej mojej nitki. Znowu podnoszę się oczkiem łańcuszka. Tej strony. Podnoszę się oczkiem łańcuszka, obracam i wracam 25 półsłupków, dochodzę do nitki i może spotkamy się przy nitce. I mam już znacznikiem zaznaczony ostatni półsłupek, który muszę przerobić. I teraz mam już te trzy półsłupki, czyli teraz będę każdy z nich podwajać. Czyli w każde oczko robię dwa półsłupki. Trzecie. I już mam nitkę, czyli znowu zaczynam zwykłe półsłupki. I tak do końca. Chyba zwykła nitka byłaby lepsza, bo by tak nie sterczała. Jako znacznik. Jakaś kontrastowy kawałek nitki. I ja myślę, że to jest już zrozumiałe. Znowu się podniosę do następnego rzędu. Wracamy i w kolejnym rzędzie już będę przerabiała półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie. Wracam, dwa półsłupki, dodawanie. Spotkamy się pod koniec. Od łańcuszka to będzie czwarty rząd, pod koniec czwartego rzędu. Porobię troszkę, ta chusta się wydłuża. Sam łańcuszek udało się trochę krótszy, ale okej, okay, może być taka długość. To jest z Divy. Tu robiłam 28 półsłupków po boku. Góra była taka sama. Mimo wszystko chyba jest troszkę krótsza. Więc tu ilość oczek łańcuszka to każdy dobierze do siebie. I teraz kolejne 7-8 rzędów będę już robiła w tą i z powrotem. Nic nie dodając, ona się tutaj tak zaokrągli. Spróbuję po czterech rzędach tutaj troszkę po boku się podnosić. Zobacz, jak to mnie wyglądało coraz większymi oczkami, ponieważ przez to, że to jakby tu troszkę na dole, żeby troszkę było bardziej nachodziło naprzód. Tak to wygląda po 8 rzędach. Jeszcze spokojnie trzeba zrobić, myślę, z 4 rządki. To i z powrotem, żeby uzyskać taki efekt. Ja tu spróbuję zrobić eksperyment i ten brzeg tutaj dolny troszkę poszerzyć, robiąc wyższe słupki.
Czyli zacznę może od po 4. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najwyżej spróbuję. Zrobić 4 słupki, a potem 4 słupki, pół słupki nawijane. Czyli zacznę zamiast pierwszego słupka, robię 3 oczka łańcuszka. Uciekło mi. Nawijam i robię słupek. 4 takie słupki. Zobaczymy. I teraz nawijamy 4 albo 5 może. 2, 3, 4, 5. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, zobaczymy. I potem już do końca samej półsłupki i znowu na 9, na 9 oczku od końca zacznę 5 półsłupków nawijanych i 4 półsłupki. I 4 słupki. Eksperymentów dalsza część. Spróbuję teraz obrobić jeden rządek półsłupków, zwykły, jaśniejszą wełną. Zacznę z tego samego miejsca, co przed chwilą, czyli nie tutaj, żeby wracać potem z powrotem bez obcinania nitki. Czyli wbijam się raz, dwa, trzecie oczko łańcuszka, które miało zastąpić słupek. Przeciągam moje oczko łańcuszka. Robię tutaj jedno oczko. I teraz tutaj będę robiła same półsłupki. Z tym rozszerzeniem wyszło to w ten sposób. A bez tak. To już kwestia, jak to widzę, to trochę będzie łatwiej to objąć, tą postać. No i jeszcze tylko zakończę półsłupkami ten dół. Podnoszę się oczkiem łańcuszka. I od razu może tą nitkę ukryję. Tu na łańcuszku zrobię 2 półsłupki. I już potem na każdym półsłupek. Na drugim łańcuszku też 2 półsłupki. I teraz już każdy półsłupek, jeden półsłupek. Wyjechałam do początku, czyli całe tutaj obrobiłam. Na rogach robiłam 3 półsłupki w jednym. Wielkość chyba jest bardzo dobra. Tu przez to, że jest tak troszkę podniesione, bardziej mi się to tutaj nachodzi i będę mogła to przykleić. Albo zakończę nitki. W zakończeniu te mogę jeszcze, powiem, troszkę ta dziura się nie podoba przy tym słupku. Tą dziurę troszkę tutaj zszyć. I zakończyć nitki. Troszkę zatkałam do dziury. Zakończam. Nitkę chowam. Gdzieś tutaj obcinam. Chusta, wariant 1 gotowy. Drugą wersję mojej chusty robiłam bardzo podobnie jak chustę dla pasterza, dlatego odeślę linkiem do trzeciej części tego filmu do 8 minuty. Tam pokazuję, z tą różnicą, że po zrobieniu 8 rządków
8 rzędzie miałam w okręgu 33 półsłupki. U pasterza robiłam 20 półsłupków, zostawiałam 13. Tutaj będę chciała, żeby ta chusta była bardziej z tyłu, a boki, żeby były odsłonięte, żeby można było tam pokazać włosy. Dlatego tutaj robiłam tylko 16 półsłupków i 17 zostawiłam nieprzerobione. Czyli 16 półsłupków w tą i z powrotem, z czego 3 razy będę dodawała, żeby ta chusta się rozszerzała. W drugim rządku dodałam na początku, zrobiłam podwójny półsłupek w środku i na końcu. Potem przerabiam 5 rządków bez dodawania, w tym wypadku to będzie 19 półsłupków. W 8 rządku znowu dodałam na początku, w środku i na końcu. I mam 22 półsłupki i znowu 5 rządków przerobiłam 22 półsłupki i dodałam w 14 rządku na początku, w środku i na końcu i znowu przerobiłam 15, 16, 17, 8 do 19 rzędu przerobiłam 24 półsłupki. I wygląda to tak. Teraz obrobię jaśniejszym kolorem tej sukni. To zostawiam, bo będzie mi potrzebne do jeszcze jednego obrobienia. Oczko łańcuszka zahaczyłam się tutaj, podnoszę się kolejnym oczkiem łańcuszka i przerabiam półsłupkami dookoła. Tak jak do tej pory, czyli w każdy rząd się wbijam i robię jeden półsłupek. Natomiast na rogu ominę to jedno oczko i się tu wbiję na tej krawędzi kącie wewnętrznym. Natomiast na kącie zewnętrznym będę robiła 3 półsłupki w jedno oczko. Tu się już nie wbijam, omijam to miejsce, wbijam się już tu. Tu pod koniec czeka na mnie nitka z poprzedniego rzędu. To ją, to oczko chwycę, przerobię. Teraz jeszcze tutaj raz. Dwa, trzy i oczkiem ścisłym się połączy. Ta niteczka tu jest, to mogę skończyć. Jeszcze jeden rządek tą nitką, którą tu została, ale już głowy nie będę robiła półsłupkami, otoczenie głowy, tylko oczkami ścisłymi. No, tutaj robiłam półsłupki, a tu już przeszłam na oczka ścisłe. Tak to będzie wyglądało. Tutaj robiłam półsłupkami. Teraz tu już będę przerabiała tylko oczka ścisłe. Taki łańcuszek mi zostanie na tej górnej części. Dwa lata temu robiłam taką wersję Matki Boskiej, taką bardzo lokowaną. Jak to się robi? Początek taki sam jak przy chuście i w 9 rzędzie, tutaj w tej krótkiej wersji jest 9 oczek łańcuszka, tu już potem jest 15 oczek łańcuszka, tutaj 21, a na samym końcu 24. Czyli jak tu robiłabym 9 oczek łańcuszka, to po tych 9 oczkach łańcuszka, po zrobieniu 9 oczek łańcuszka, wracałam z powrotem. Co trzecim rzędzie, robiąc 3 półsłupki w jednym, dzięki temu to się tak zakręca. I wbijałam się tutaj, jak wróciłam do końca, oczkiem ścisłym. I znowu 9 oczek łańcuszka, wracałam, w co trzecim podwajałam. I potem troszkę dłuższe były te włosy. No, ta fryzura jednak taka zbyt frywolna mi się wydawała dla
Matki Boskiej. Więc potem już robiłam tylko taki jeden tutaj rząd. Tył jest niewidoczny, zasłonięty. Jeszcze można zawsze, jeszcze w innej wersji, po prostu naciąć troszkę nitek i te nitki tutaj przykleić, zrobić jakąś fryzurkę, to jest na sobie coś tutaj włoskim trochę. Spróbuję zrobić każdą Matkę Boską troszkę inną wersją. Jedną zrobię tak, jedną zrobię tak. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Włosy może być różna długość. Ja teraz zrobię z 60 oczek łańcuszka. Czyli robię normalne 60 oczek normalnego łańcuszka. W połowie zaznaczam sobie znacznik w 31 oczku. I teraz będę miał, mam jedno oczko już na podniesienie, to 60 jest na podniesienie. I teraz będę przerabiała w jedne oczko, czyli w drugie oczko od szydełka, po dwa półsłupki z narutem. Kolejne też. Każde z nich. Nie. Tak 16 razy będę dodawała. Aż mi zostanie przed znacznikiem 13 jeszcze oczek łańcuszka. Tu na tą część nad głowę. Czyli raz. Dwa. Ciemna nitka, trudno zobaczyć, oczka. Raz. I dwa. Tak 16 razy. Raz. Mniej więcej taki pukier włosów, można to jeszcze skręcić. Powinien wyjść. Może nawet trzy te półsłupki nawijane w jedno oczko, to jeszcze bardziej się skręci. I teraz 13 oczek łańcuszka zostało mi do znacznika. Będę robiła teraz tą część przy twarzy. Zacznę od czterech półsłupków nawijanych. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, robię luźno. Im luźniej chyba. I teraz 9 słupków. Raz. Luźno robię. Dwa. Ale za luźno. Dwa. Trzy. Cztery. Znacznik mogę odpiąć. Jestem na połowie. Teraz robię dwa oczka łańcuszka, żeby taki przedziałek zrobić. I wbijam się w następne oczko już oczkiem ścisłym. I znowu robię dwa oczka łańcuszka. Taki tutaj. I teraz robię znowu 9 słupków. Raz, dwa, trzy. I potem cztery będą półsłupki nawijane. No i znowu 16 razy będę robiła po dwa półsłupki nawijane, żeby uzyskać taki pukiel. I przymierzamy, czy taka wersja nam odpowiada. Czy może nie chcemy tych loków i zrobimy to po prostu z nitek. Można zrobić włosy po prostu z resztek włóczki. Ja tu nawinęłam sobie 60 razy tą włóczkę jakąś, którą miałam. Wcinam
I tutaj przetnę sobie ku miejscu. Okay. I mam coś takiego. W połowie sobie zwiążę albo nitką w kolorze głowy, jeżeli chcę mieć taki przedziałek, albo czarną nitką w kolorze włosów. I można też zrobić tak. Przyłożyć te włosy. Potem przykleić klejem na gorąco. Tył będzie niewidoczny, będzie pod chustą. Zobaczcie, że sobie można jakoś ponawijać. Próbuję jedną zrobić tak, jedną tak. Zobaczymy, jaka będzie, jaki będzie efekt. Jak już poprzymierzane, poprzypinane. To teraz czas na klejenie. Zanim się zabiorę do klejenia, jeszcze sobie tutaj oprzyłam nitką ciemniejszą ten brzeg. Ponieważ mi się to podobało. Następnym razem mogę po prostu pierwszy rząd mojej postaci zrobić pierwszy rząd ciemniejszą i potem wrócić na jaśniejszą. Czyli sobie taki po prostu paseczek robię tutaj z ciemniejszej nitki. Idę do przodu dwa półsłupki, jeden półsłupek wracam. I coś takiego. Za każdym razem wychodzi troszkę inaczej. Raz jestem bardziej zadowolona, raz mniej. Ale warto eksperymentować.